Siemanko, z tej strony BN23, witam w 15 odcinku z gry Kingdom Rush Frontiers. Nagrałem ten odcinek drugi raz, ponieważ za pierwszym razem nie szło. W sensie miałem rozstawione wieżyczki za jednym i za drugim razem dobrze. Czy nie, za jednym miałem dobrze, ale tam drobne błędy się wkradły, które niestety sprawiły to, że straciłem głupia serduszka i nie miałbym trzech gwiazdek i stwierdziłem, że od nowa ciśniemy. Dobra, zaraz. Wtedy doszedłem do czwartej fali już i nie chce mi się tego nagrywać od nowa, ale dobra. W sensie, że pokazywać na filmie, no ale w sumie tamten stary ma starą wersję filmu, wywaliłem to, skasowałem to, może, no to trzeba. No i dobra, zaczynamy. W pierwszej rundzie będą same te gryfiny, czy jak to tam. Więc i ci przeciwnicy od tej strony i od stąd będą szli do tego przejścia. No kurde, znowu ten sam problem, że właśnie już głupie stracone serduszko, bo nie mogłem tych reinformanców tam na dole rozstawić. Trzeba uważać na to. No dobra, trudno. Jedno to tam jeszcze nie jest pra... No czemu nie mogę tu stawiać ich? No już nie mogę stracić więcej serduszek. No czemu tutaj jeszcze nie mogę postawić? Że to jest za tymi flagami o to chodzi? Nie wiem. Możliwe w sumie. No dobra, to trzeba będzie w takim razie zwrócić na to uwagę. Nie wiedziałem, że tak może działać. A już straciliśmy maksymalną liczbę serduszek, jakie możemy stracić na tej planszy. Więc nie jest za dobrze. No dobra, jak przejdę to na dwie gwiazdki, to najwyżej poza odcinkiem wtedy poprawię, bo już nie będziemy nagrywać 10 razy tego samego, bo to idzie się załamać, oglądając tą samą rzecz jeden do jednego kilkanaście razy. Znaczy na kilka, a to i tak. Dobra, ta defensywa jako tako sobie radzi także. A co miałem powiedzieć? A, że z tamtego przejścia idą tą stroną, a z tego nie mogą, bo tutaj są te ruiny, co całe szczęście uniemożliwiają przepłynięcie ich jednostkom. Bo na poprzedniej, jak poprzednio nagrywałem, nie wiem czy to był Easter Egg, czy to jest ten tytułowy, znaczy nie tytułowy, tylko ten z opisu Lewiatan. Były takie macki Krakena, które chwyciły moją wieżyczkę tą stojącą o tą. I no to dość ciekawe było. Zaś się zastanawiam, czy to było jako Easter Egg, że o Kraken, czy to jednak było zapowiedź tego, że to Kraken będzie tym bossem, tym Lewiatanem, który był tutaj opisany w tej nocce do poziomu, w tym opisie do poziomu. No, zobaczymy. Dobra, tutaj mamy już na... O, widzicie? Teraz znowu był ten Kraken. Będę musiał dać... Całe szczęście, jak teraz mam nekromantę, to pojawiają się szkielety, które będą chronić tego przejścia. I mamy dodatkową defensywę. Także to bardzo ważna wiadomość. Dobra. Raczej jest ok na razie. Możemy przywołać kolejną falę. No i czwartą, dobra. Czyli doszliśmy do tego momentu, gdzie wtedy straciłem serduszko, miałem ich 16 i stwierdziłem, że nie. Że tak nie będzie. Żółwik, kurde, tam na górze jest słaba ta obrona trochę. Dobra, nie przepłynął, nie przepłynął. To najważniejsze. Tutaj jest spoko, bo szkielety się tworzą. Oj, kurczę, telefon mi wypadł z ręki, przepraszam. Ślizgnął się, bo tak luźno trzymałem trochę. Dobra, tutaj podstawa tego żółwia skasać, bo on blokuje wieżę. Ojojoj, tam niebezpiecznie na dole. Dobra, dobra, jest okej, opanowaliśmy sytuację.
Jeszcze się powstrzymam z przyspieszaniem kolejnej rundy. Stawiłem tym razem na tych Indian. Zobaczymy, co mi to da. Tu może pójdę w kuszników, żeby strzelali tymi seriami, jak będą ci liczni wrogowie. Może będzie też dobre. Ale tu mam dwóch nekromantów, to oni będą robić robotę. Przynajmniej powinni w teorii. Mam nadzieję, że fajnie zakończymy ten wątek piratów. No dość ciekawy, ciekawy, klimatyczny na pewno. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądał ten boss, jak będzie wyglądał ten lewiatan cały. Właśnie. Jak on się będzie prezentował. Dobra, tu damy tych kuszników. I później pójdę w to ulepszenie, żeby strzelali tą serią tak jak z karabinu. Myślę, że to będzie dobry wybór. Trzeba dokonać tego żółwia skasować. Dobra. 1/3 fal za nami. Teraz... Dobra, i to ulepszenia dajemy. Dobra, o to chodzi. Te wieżyczki, trzeba umocnić ten dół. Mamy dwa przejścia obok siebie na dole, więc trzeba, wiadomo, skupić defensywę najpierw tutaj, a później rozszerzać ją o pozostałe fragmenty mapy. Czyli na przykład ulepszyć to i to potem. Także wszystko w swoim czasie. Takie... O, widzicie, znowu ten kraken. Takie ruiny trochę pewnie. Coś wzorowane a la Atlantyda. Tak domniemam, że pewnie taki był zamysł twórców. Oj, tu mamy... Aj, tu też mamy... przepraszam, nie zauważyłem. Tu też mamy ten posąg... tego bóstwa, czy co to było? Tego lorda morza, władcy morza. To oczywiście, że to wykorzystamy, bo to naprawdę fajnie pomagało nam w poprzedniej, na poprzedniej planszy. To jak najbardziej skorzystamy z tego. Pewnie, że warto. Tu wrzucę niestety profilaktycznie meteory, żeby ten duży nie przeszedł. Dobra, kolejna runda. Zaraz to naprawimy i będziemy strzelać z tego. Oczywiście, że to skorzystamy, no. No wcześniej wiedział. Ale naprawdę, tym razem nie zauważyłem, bo tam to było tak na widoku, nie? A tutaj to tak wkomponowane zgrabnie w te ruinki. To oczywiście, że to użyjemy zaraz. No, naprawiam. Jak będę miał problem gdzieś, to będę mógł strzelać. Asy strzelę w tego. Dobra. O kur... O nie! Dobra. Tam nie spodziewałem się tego gościa od sztormu. Nie jest zbyt ciekawy niestety. Oj, 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 oj. Udało nam się kurczę, trzy życia aż odebrał. Udało nam się powstrzymać tego, tych małych, tych greenfinów, których myślałem, że się nie udało, a kurczę, ten sztormowy przeszedł gość. No szkoda, no to będą dwie gwiazdki. Nie, nie będę tego już restartował, bo już mi się po prostu nie chce. Prawie to poza odcinkiem. Bo taktyka jest dobra, ale po prostu nie dopilnowałem tam i... No i tyle. Właśnie taktyka w sensie rozstawienie wieżyczek, nie? Wiecie, o co chodzi. Tu już raczej to raczej nie jest złe, tylko... Właśnie problem polega na tym, że no po prostu się nie udało i tyle. Kurde, no... Ja ich nie lubię. Skasował mi od razu tych... I to też jest słabe, tu nic nie widzisz. Oj, coś czuję, że nie przejdziemy tego.
Chociaż nie można też tak być takiej złej myśli. No i tej no. On już praktycznie HP nie miał i przeszedł. No to nie fair, ku. No nie no, serio. Za łatwo przychodzą w tamtym miejscu i no nie wiem, czym to jest spowodowane. Może te baraki są tu za słabe. Spróbujmy to po prostu przejść, może się nam uda to poprawić, nie wiem. O, tu coś jest. Jakiś rybi taki. Rybia płetwa wystaje. To pewnie też ten krak, fragment tego krakena. Chociaż nie, bo tutaj ma macki, tam by miał głowę, nie. Nie może być tak wielki. Dobra, jestem ciekawy, co będzie tym lewiatanem. I co, i ładnie kasują teraz. Ale kurczę, no. Dobra. No i kasują elegancko tu tą chmurę ulepszę, żeby plugawili te ziemię, żeby zadawać dodatkowe obrażenia. No i co, i ta runda pięknie poszła. Znaczy ta fala konkretna. Ach, kurde, tak głupio straciłem na tych magach pseudo tych. Ich, nie pamiętam ich nazwy i tak mówię, że to są tacy wodni magowie. No, to są tacy, parają się magią. Także no, wiadomo o kogo chodzi. Tu ulepszymy tego rycerza. Dobra. Tu tego trzeba załadować. Dobra, dobrze, że oni na przykład nie potrafią się, nie mogą się leczyć czy coś. O, ustałem osiągnięcie, że podczas sztormu udało mi się załatwić tego typa. O nie, i Bruxa nie może tam w ogóle przychodzić do tamtego miejsca, dlatego tamte miejsce jest takie ciężkie. O nie. Kurde. I przez ten sztorm głupi nie mogę wieżyczek używać. O, dobra. Bo ten rycerz śmierci mi na pewno Ej, no co oni tak mało HP stracili? No żar... O nie, no... Nie, no za mocne to jest. W tamtym miejscu akurat, bo generalnie to... Nie jest też, nie oszukujmy się, jakaś przesadnie mocna jednostka, ale... W tamtym miejscu mapy robią robotę. Dobra, padł. Ale co, straciłem kolejne serduszko, to niestety ich. Tu trzeba ten totem wziąć, kurde, idą kolejne gogusie. Nie wygląda to za dobrze. O ile poprzednie dwa poziomy skasowałem jak szef, nawet. To te dość cienko w moim wykonaniu. O, ale teraz meteorami idealnie. Dobra, tu padć powinni. Tu damy ich ulepszonych, tu paladynów, znaczy na templariuszy, wiadomo. Ale ich dali. Najgorsza fala, jaka mogłaby być. Jak mogłem sobie wyobrazić. Od groma tych gości od sztormu. Nie no, mam nadzieję, że w kolejnej fali się zlitują i nie będzie ich tyle. 12 już jest fala. Tam idzie ten krab.
kraby już tak, tak te kraby ogarniam nawet. Ale z tymi tamtymi jest problem. Od sztormu. Ej no. Halo. No. Ale żałosne, w sensie no. On już miał tak mało HP. I nie wiem dlaczego olał moich tych reinformanców zamiast z nimi walczyć. Mimo, że był bardzo blisko, to tak z takiej odległości był mniej więcej, że raczej tutaj powinna walka mieć miejsce. No i straciłem głupio, on 5 HP aż zabierał. No, słabizna ten poziom w porównaniu do poprzednich. Może jeszcze, nie no, będę musiał to poprawić, nie ma bata. Nie może tak wyglądać, że wszystko tak elegancko przeszedłem, a tutaj tak... Tu dajmy zasięg, tu nie wiem, wszystko ulepszajmy. Dobra, jeszcze myślę po tym nagram od kolejny odcinek. Bo mam naprawdę fajną chęć do nagrywania tych odcinków dzisiaj. I też czasowo nie jest tak źle. Dobra, to sobie kupimy z ulepszeń. I tu już mamy ulepszeń tych templariuszy ładnie. Dobra, puszczamy 14 falę. Dobra, jest okej. Okej. Tu damy w tego żółwia, załaduję z tego posągu. Kurde, zregenerował się skubaniutki niestety. Ale zaraz go trzeba będzie... O nie, tam jest ten krab. Dobra. Tu damy też templariuszy. I tu damy ten totem, żeby był lepszy. Dobra, tamten padnie. Ale jeszcze mamy kolejnego w tamtym miejscu. Dawaj w niego. Dobra, pięknie. Skasowany. Dobra, to trzeba też ulepszyć. Szkoda, że jeszcze strzelać nie mogę. Szczerze mówię, widzę teraz sobie z nekromantami nie radzą aż tak. O nie, tam mamy tego typa. Dobra, żółwik poszedł spać. Totem of Spirits, dobra. Dobra, ładnie. A niech skasują tamtego gościa na górze. Dobra, przywołuję kolejną falę. O, kraken. Swoje macki tutaj. Chciałem tym to... Dobra, tam wykorzystamy na górze, bo tam będą... Wiadomo było, że będą potrzebować naszej pomocy. Dobra, tu ładna kasacja nastąpiła. Tu te totemy wszystkie kupimy. No dobra. Jako tako to wygląda. Zobaczymy im żyćko. Dobra, tu z tego uderzymy. O, mogłem w tego załadować, kurczę.
No dobra, trudno. Chociaż, oj nie, no i na ostatniej fali padniemy. Nie chcę, szybko. Niech mi się załadują te... Nie no, nie zdążą się załadować, nie no. Znam, że przynajmniej na jedną gwiazdę to przejdę. Nie no, już kupujemy w sklepie te item. W sensie nie chcę mi się męczyć już tak. Dobra, to słyszymy się, jak będę już przy końcu. Dobra, teraz tak rozstawiłem te wieżyczki, a dodatkowo tam użyłem niestety tego zamrożenia w takiej kryzysowej sytuacji. I co będzie tym lewiatanem? Kraken. Jednak, mamy krakena. Tu mamy w sumie ulepszone. A ta, dajmy sobie to. I dajmy o tych. Dobra, i ten kraken cały czas stopniowo sobie powolutku traci żyć. O kurde, idą jeszcze przeciwnicy jacyś. Także jeszcze tutaj się coś dzieje, ale... Generalnie ten kraken tam dostaje, nawet ostro. Kurde, jakie on ma te macki, że potrafi wieżyczki łapać. Nawet tak bardzo oddalone od niego. Dobra, ale tu mam poulepszone to wszystko, więc... Powinni sobie dać radę, no szczególnie jak dojdzie tutaj na dół, gdzie te wieżyczki są naprawdę bardzo ulepszone. Och, chyba te meteory mu nic nie zrobiły zbytnio. Albo bardzo mało zrobiły, dobra. A kupimy to. Nie no, skasujemy go. Dobra, także fajnie, ten wątek zakończymy. W kolejnym odcinku nie wiem, który będziemy, czy będziemy robić ten taki Boneyard. O, super, kolejne osiągnięcie. Gdzie prawdopodobnie będę też nie umarli na tym Boneyardzie. Ale nawet nieprawdopodobnie, a na pewno w sumie, tak nazwa wskazuje. Czy będziemy może ten wątek tych podziemi, gdzie w sumie nie wiem, co może być. No dobra, zaraz powinien paść ten kraken. No, Leviathan, the underwater god. No taki nie do końca też w sumie kraken, bo tak... Ale no, coś na wzór krakena. Dobra, trzy gwiazdeczki, elegancko. I co, ten wątek zakończony? Ten wątek poboczny? Pokonaliśmy bossa, zwieńczyliśmy etap. I teraz albo będziemy mieli te podziemia, albo ten... A, Bonesburg to się nazywa. No, albo to. Ale myślę, że to może. W sumie tak zrobimy. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Do usłyszenia, trzymajcie się. No i cześć.